Piąteczka dla wszystkich. Ja jestem Daniel, kto mnie pierwszy raz ogląda. Mam nadzieję, że dzisiaj w lany poniedziałek zostaliście obficie oblani. A ja Was zapraszam na odcinek Co warto spróbować będąc w Szwecji. Ale najpierw szybka kawka. Zapraszam. Chciałbym Wam pokazać kilka rzeczy, które warto spróbować będąc w Szwecji. Jedna rzecz wiem, że jest zakazana w Polsce, czy w całej Europie, nie wiem, ale to Wam pokażę na spokojnie. No to zaczynajmy. Szwedzi to nazywają chlebowym ciastem, ponieważ w środku warstwy tego ala ciasta są z chleba. Jest to przykładane masą krewetkową. Akurat takie ciasto wziąłem, bo po prostu lubię krewetki. Jak widzicie, fajnie to wygląda, jest duża ilość krewetek. No ale oczywiście trochę to kosztuje, nie ukrywam. Ale naprawdę, będąc w Szwecji, musicie tego spróbować, bo to jest przepyszne. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale ukroiłem kawałek, bo chciałem Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Smacznego! To, co Wam pokazuję, to są pasty w tubkach. Szwedzi bardzo to lubią do kanapek. W mojej wcześniejszej pracy, gdzie często podróżowałem i spałem w hotelach, Szwedzi brali takie chrupkie pieczywo, kładli to na to pieczywo i tak jedli. Fajna to jest opcja, gdy nie mamy czasu albo nam się nie chce robić kanapek, wystarczy wziąć próbkę chleba, posmarować pastą i gotowe. Pasta łososiowa jest naprawdę bardzo dobra, lecz pasta z kawiorem to już jest nie dla każdego. To ktoś musi to spróbować i albo to polubi, albo nie. Dla mnie ma trochę na początku specyficzny smak, ale lubię. Na początku sobie można zadać pytanie, co to jest za czerwone? Dziwne coś. Ale gdy to kupimy i otworzycie, to przypomina naszą polską mortadelę. Ale akurat ta jest z kurczaka. Szwedzi bardzo to lubią. Wcześniej pracowałem z takim młodym Szwedem i on potrafił mieć to w pracy 3 razy w tygodniu do jedzenia w różnej postaci. Na kanapkach, usmażone z makaronem, z sosem, z ryżem, z jakimiś warzywami, sosem. Naprawdę można to zrobić na wiele sposobów. Osobiście mi też to bardzo smakuje. Lubię to pokroić w kawałki, posmażyć na patelni z jakimś sosem pomidorowym. Naprawdę pycha. Jeżeli będziecie tu w Szwecji, nie musicie kupować takiej dużej. Możecie kupić mniejszą i spróbować to, bo naprawdę jest przepyszna. Szkoda, że w Polsce takiej nie ma, bo na pewno jak wrócę, to bym to kupywał non-stop. To, co teraz mam, to są köttbullar. To są, tak jak widzicie, małe kulki mięsa już przygotowane, przyprawione. Wrzucamy tylko na patelnię, do mikrofali czy do piekarnika i gotowe. Akurat są różne wersje tego. Akurat ja mam wołowo-wieprzowe. Naprawdę super sprawa. Wystarczy dosłownie kilka minut i jedzenie mamy gotowe. Ja lubię to wrzucić do piekarnika, położyć na to kilka pasterków sera z ryżem. Wyśmienite. Podejrzewam, że ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy w Szwecji sezonowo czy na stałe, pracują w delegacjach, na pewno znają köttbullar bardzo dobrze, ponieważ to jest dobre i naprawdę bardzo szybko się to robi. Wystarczy wyjąć, podgrzać i gotowe.
Będąc w Szwecji, warto kupić sobie taką małą paczuszkę 250 gram siodbularów. Do tego kupić sobie sałateczkę z buraków czy z ogórków i naprawdę super, super danie. Będąc w Szwecji, polecam, żeby to spróbować. To magiczne pudełeczko to są snusy. W Szwecji snusy używają chyba wszyscy. Snus to są, zaraz wam pokażę, to są takie małe torebeczki z tytoniem. Szwedzi biorą te torebeczki, wkładają sobie gdzieś pod wargę, tak żeby im nie przeszkadzało. No i to jest odpowiednik papierosa. Właśnie to jest zakazane w Polsce. Dlaczego? Nie wiem. Pewnie jest tak samo szkodliwe dla zdrowia, jak i palenie papierosów. Nie sugerujcie się tym, że to jest jakiś różowy kolor czy coś, tylko ja po prostu ani nie palę, ani nie biorę tych snusów i kupiłem, aby wam pokazać. Ostatnio właśnie z żoną, tak dla spróbowania sobie wzięliśmy tego jednego snusa i powiem wam na swoim doświadczeniu, że ja nie palę i wtedy wziąłem pierwszy raz tego snusa. Człowiek na początku się czuje takie szczypanie pod wargą, bo to jest akurat miętowy. Po chwili, nie wiem, czy wszyscy to mają, ale ja czułem takie, wiecie, takie otępienie, jakby ktoś mi przyłożył, takie spowolnione ruchy. Człowiek taki obojętny był na wszystko. Podejrzewam, że to jest poprzez dużą ilość tytoniu podana do organizmu za jednym razem. No bo wiadomo, paląc papierosa wdychamy dym i wydychamy. A to wkładamy pod wargę i to się non-stop wchłania w nasze ciało. Czy bym chciał to brać? Raczej nie, bo nie czułem się po tym za dobrze. Czułem taki dyskomfort. Trochę pobolewały mnie płuca, ale podejrzewam, że dlatego, że nie palę. A tu jest duża dawka tytoniu. Cena. Te pudełeczko kosztuje 36 koron szwedzkich, ale nie sugerujcie się, ponieważ to jest tak zwana wersja light miętowa. Z tego co widziałem, Szwedzi kupują takie czarne paczki, one tam kosztują 56 koron. No i tamte podobno są takie, wiecie, hardcore. Bałbym się to spróbować tego hardkorowego, bo po tym nie czułem się zbyt dobrze. Wiecie, zakazane zawsze lepiej smakuje. Może to będzie dobry biznes w Polsce dla kumatych piąteczka. Może to jest dobre rozwiązanie, ponieważ wiecie, paląc papierosy co chwila musisz wychodzić na balkon, wychodzić z pracy, przerywać jakieś czynności, co wykonujecie. A to wiecie, wkładacie pod wargę i macie spokój z wychodzeniem na dwór. Więcej na ten temat nie mogę się wypowiedzieć, bo nie używam tego i za dużo informacji nie mam, jak się człowiek czuje po tym, zażywając to dłuższy okres. Ale jeżeli ktoś bierze snusy, napiszcie w komentarzu, podzielcie się informacjami. Chętnie przeczytam, może zrobię jakiś odcinek poświęcony snusom. Będąc w Szwecji i jesteście ciekawi, jak wy zareagujecie, jak to smakuje, kupcie sobie, spróbujcie. Oczywiście nie to, że was namawiam do złego, ale do odważnych świat należy. Teraz chciałbym wam pokazać takie ciasteczko. To ciasto, ta obwódka jest bardzo krucha. Akurat ja mam zamrożone. Ponieważ jak kupię więcej, to lepiej sobie zamrozić, żeby się nie zepsuło. Ale też są wersje mrożone właśnie tych ciastek. Akurat ja mam z kurczakiem i z warzywami. Naprawdę to jest bardzo pyszne. Wystarczy na 3 minutki wrzucić do mikrofali. Będąc w Szwecji, chcecie zjeść coś na szybko, będąc, nie wiem, gdzieś w trakcie zwiedzania, wejdźcie
do sklepu, spójrzcie, czy to jest. Na pewno wam podgrzeją, jeżeli będziecie chcieli. Oczywiście, jeżeli jest taka opcja. I spróbujcie, bo naprawdę warto. Chciałbym wam teraz pokazać szwedzki napój. Szwedzi mają specjalne napoje na święta, jak na święta Bożego Narodzenia, czy jak teraz na święta wielkanocne. I tylko w tych okresach można kupić ten napój. Ma dosyć specyficzny smak, ale jest bardzo dobry i naprawdę bardzo tani, bo za tą butelkę zapłaciłem 5 koron, więc to jest bardzo mało. Jeżeli będziecie w takim okresie świątecznym w Szwecji, kupcie sobie i spróbujcie, bo naprawdę jest to bardzo dobre. Kupcie sobie i spróbujcie, czy wam też to posmakuje. A może ktoś już próbował? Dajcie znać w komentarzach, czy też wam to smakuje. Pamiętajcie, że mimo że napój kosztuje 5 koron, zapłacimy 7, ponieważ 2 korony pant. Jeżeli ktoś nie wie, co to są panty, zapraszam do mojego wcześniejszego filmiku. Polecam spróbować. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Na dole jest ten czerwony guziczek, wiecie co zrobić. I do następnego. Siemanko.